Nie ma żadnej prawnej, formalnej, konstytucyjnej przeszkody, żeby to, sprawdzam, jeszcze raz głośno powtórzyć. Jest projekt ustawy, proszę go przegłosować tak, aby ta waloryzacja, i przecież tu chodzi też o uczciwość intencji, żeby ta waloryzacja nie była przedmiotem kampanii przez 3 miesiące, żeby się wszyscy znowu tymi naszymi dziećmi i pieniędzmi dla nich okładali jak takim kijem bejsbolowym, tylko żeby to załatwić teraz od ręki. Szczególnie kiedy wszystkie praktycznie siły w parlamencie są gotowe za tym naszym wnioskiem zagłosować. Więc dlaczego mielibyśmy z tym czekać? Przyjeżdżają do mnie ludzie z Bydgoszczy i mówią, że cała Bydgoszcz huczy od plotek, być może plotek, że nie ma tej głowicy przy tej rakiecie, że jej do tej pory nie znaleziono, może za mało grzybiarzy było, może trzeba znowu kogoś konno wysłać, ale to nie jest temat właściwie do żartów. Pamiętam jak dziś, i to jest oczywiście dostępne w internecie, możecie to wszyscy Państwo obejrzeć, Mateusza Morawieckiego, premiera, który mówi, Mieszkanie Plus, biorę odpowiedzialność za ten program. To miało być 100 tysięcy mieszkań do 2019 roku. Dzisiaj jest 30 tysięcy. I dzisiaj ogłaszają klęskę tego programu. I Mateusz Morawiecki, zapraszam was do internetu, mówi i rozliczcie mnie z tego. Odpowiadam za ten program, macie prawo mnie z tego rozliczyć. Więc tu w Słupsku mamy jako pierwsi okazję w tak dużym gronie powiedzieć panu Mateuszowi Morawieckiemu, rozliczamy pana, panie premierze, z tego programu, z którego nic wam nie wyszło. Że premier Mateusz Morawiecki postanowił uroczyście otworzyć most na Dunajcu w Tylmanowej, który jest otwarty od pół roku. Więc i żeby otworzyć ten otwarty most, wpadł na pomysł, żeby go zamknąć dzisiaj. Chyba więcej nie trzeba tutaj tłumaczyć, nie? Że no mamy premiera, który żeby otworzyć to, co jest otwarte, musi to zamknąć. Mateusz, ale z ciebie bambik, muszę ci powiedzieć. Jeśli PiS i Kaczyński dali edukację naszych dzieci, naukę, swobody naszych uczelni w ręce takich gości jak Czarnek i Bielan, to niżej tak naprawdę upaść nie można. Ja naprawdę codziennie doświadczam tego, co władza robi z takich gości, którzy dzisiaj rządzą i do czego są zdolni. Naprawdę do rzeczy najgorszych. I każdego dnia wieczorem sobie powtarzam, ale nie myśl o odwecie. Ja mam 100 powodów, żeby chcieć im zrobić naprawdę krzywdę i każdego dnia sobie mówię, wygraj te wybory, zmień to wszystko na lepsze, ale nie myśl o odwecie. Rozliczyć zło trzeba będzie, oczywiście.